Witam jeszcze raz. Tutaj tym razem mamy Jezioro Bystrzyckie. Tutaj jest taki sztuczny zbiornik wodny na rzece Bystrzyca Kłodzka. Mamy akurat masyw Gursowich. Tu jesteśmy w Zagórzu Śląskim. Tutaj za kamerą jest Zamek Grodno. Natomiast tutaj widzimy, jest taki most wiszący. Widzimy, on się trochę nam tutaj trzęsie, no bo to jest wiszący. On się musi trząść. Ale tak to pięknie, ładnie wygląda. On został tutaj napełniony. Trochę brakuje ze 2 metry albo 3 metry do takiego właściwego poziomu. Ale to jest, pamiętajmy, że to jest zbiornik retencyjny. A więc on tutaj zbiera nadmiar wody. I tutaj chciałbym właśnie Państwu pokazać, jak wyglądają te brzegi. Trochę tego mostu obejrzymy. O, proszę bardzo. Tam się sprzedają domki, tutaj jest taki hotel, restauracja. Wszystko to ładnie wygląda. I tutaj mamy nasz most. Wiszący dla pieszych. No, bardzo ładne miejsca. No i tutaj o, z tej prawej strony też widzimy. I co tutaj chcę Państwu jeszcze powiedzieć? No tutaj widzimy sporty wodne i tak dalej. My w sumie pojedziemy jeszcze. Tutaj piękne skały widać. Ja zaraz pokażę to na przybliżeniu tam właśnie. Też pojedziemy nad zaporę. Ta zapora jest w ogóle rewelacyjna sama w sobie. Ponieważ ona ma wysokość aż 44 metrów. My to później zobaczymy. No to widzimy, że tutaj i statki są, i te wszystkie sporty wodne, rowery wodne w kształcie samochodów. Oczywiście później też mamy inne tam ujęcia. Jak Państwu chciałem zobaczyć właśnie, jak to zostało wygryzione kiedyś. Jak to zostało kiedyś wygryzione, to oczywiście to jezioro w tym miejscu właśnie zakręca tam w lewo, ponieważ pamiętajmy, że to jest wszystko takie jezioro w takiej kotlinie. Tak, no proszę bardzo, tu się ludzie kąpią, a więc widzimy, jest to czysta woda, przepływowa. Bardzo ładne miejsce, w ogóle panoramiczne. Tutaj, wiecie co, kamera to jest kamera. Ja Państwu jeszcze raz to przybliżę, raczej oddalę. Kamera to jest kamera. To nie oddaje tego efektu, jak się samemu tutaj jest. Warto tutaj przyjechać, ja tu już byłem parę lat temu. I widzimy tutaj, no, teren jest rozwojowy. Ale bardzo ładnie wygląda, właśnie szczególnie to miejsce tutaj tego Zalewu Bystrzyckiego, czyli Jezioro Bystrzyckie. To tyle. Teraz jedziemy tutaj na tą zaporę. Po drodze tam ją zobaczymy z kilku momentów, z kilku punktów. No i po prostu w ten sposób zrobimy tutaj taki film turystyczny. To tyle. Teraz jeszcze raz Jezioro Bystrzyckie. My teraz mamy przed sobą tutaj zaporę. Ona jest bardzo wysoka. Jeszcze z innego ujęcia Państwu pokażę, że to jest 44 metry. Tutaj też sfilmuję. Natomiast tutaj Państwo macie taki ogólny widok, jak to wszystko wygląda. Tutaj jestem na tarasie restauracji Fregata. Tutaj tak to mniej więcej wygląda. Tutaj ten fragment, ale to jest bardzo ładne miejsce. Ja to chciałem tylko powiedzieć tu dla Państwa, że to są tak zwane tereny odzyskane po II wojnie światowej. Bo sama Tama była budowana w 1914 roku. I ona została w sumie 14. Ona wcześniej była budowana, natomiast została ukończona w 1914 roku. I wysokość tej ściany, którą Państwo tu widzicie, to jest właśnie 44 metry. Wysokość właśnie tej tamy. Ale my ją później zobaczymy inaczej. Natomiast teraz ja Państwu trochę przybliżę to. Żeby Państwo zobaczyły właśnie, Państwo zobaczyli tą tamę. No i teraz właśnie, o, proszę bardzo. Teraz możemy trochę pojechać w prawo. Widzimy brzegi. No tak jeszcze brakuje 2 metry do pełnego napełnienia. Dwa albo trzy tu kolega podpowiada, no ale proszę bardzo, tak to wygląda ładnie. O, o, ja Państwu tu jeszcze to przybliżę, jeszcze bardziej tą tamę.
No, tutaj oddalam, przybliżam, proszę bardzo. Oczywiście będą ujęcia tam na tej tamie, nie? Państwo zobaczycie z drugiej strony. Ale tu, proszę bardzo, ten taras jest po prostu wręcz rewelacyjny, jeżeli chodzi o te takie walory turystyczne. Tutaj oczywiście są rowery wodne, widzimy Państwo tutaj. Ludzie pływają. To miejsce tutaj, ten fragment, który tu Państwu pokazałem, no to też jest po prostu bardzo ładny. Trochę tutaj tak oddalę. O, zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. A teraz już pójdziemy. To jest po prostu wszystko było budowane przed II wojną światową, bo to są tereny odzyskane po II wojnie światowej. No i tutaj te walory zostały. No i oczywiście kolega to też mi powiedział tutaj taką ciekawostkę, że no ja się nie dziwię Niemcom, że oni chcą tutaj tereny z powrotem, żeby wróciły do ich nich, do ich niego władania. Ale widzimy, że w tej chwili to już pewne rzeczy się zdeklasowały z tego powodu, że Anglia odchodzi od Unii Europejskiej, wszystko jest po nowemu, będzie tasowane. A więc wszystko dużo się tutaj zmieni w najbliższym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o walory turystyczne, to miejsce jest rewelacyjne. No to tyle na razie. Jeszcze będą inne ujęcia tego fenomenu. Bardzo piękne miejsce. Czyli co my mamy? Województwo Dolnośląskie i jest to miejscowość Zagórze Śląskie. Dobrze mówię? Panie Bogdanie? Tak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, czyli Zagórze Śląskie, tutaj mamy zamek Grodno w okolicy. Ja go specjalnie nie filmowałem, ponieważ akurat było pod słońce. Ja specjalnie nie lubię pod słońce robić filmów. Zawsze ze słońcem wtedy to lepiej wygląda, a Państwo macie lepszą jakość obrazu. No to tyle. Do następnych ujęć. No ale teraz mamy tamę na rzece Bystrzyca-Kłodzka. Właśnie tą tamę... Aha, jaka Bystrzyca? Bystrzyca. Bystrzyca, dobrze, no właśnie. Teraz Bystrzyca. I teraz widzimy te 44 metry. To jest od podstawy do korony tej zapory. Widzimy ją tutaj od tyłu. Przez te otwory tam, które są na samym dole, nad tym lustrem tutaj takiego zbiornika, takiego łapacza, no to właśnie przelewa się woda, ale akurat w tej chwili z tej strony tego nie widzimy. Ale tutaj, co chcę powiedzieć. Rok 1914, tuż przed I wojną światową, zostało to ukończone. Widzimy, to jest kamienna konstrukcja, kamienno-żelbetowa, potężna praca, to zostało wbite w górę. Ta zapora jest półkolista i ona została wbita w górę i została odpowiednio zasypana kamieniami i zabetonowana i zamurowana. Także tutaj jest, tym elementem oporowym jest skała. Tutaj mi kolega podpowiada, że jest jakaś sztolnia. W środku jest sztolnia. No proszę bardzo. No to się dowiadujemy. Aha. Tutaj widzimy takie jakby budyneczki, ja trochę Państwu to przybliżę, to chyba te budyneczki. Stamtąd właśnie idą te kanały, o właśnie z tego miejsca. O, tutaj jest też zawór taki odcinający. Tu są oczywiście zawory przelewowe, o to są właśnie te. To się otwiera na wypadek właśnie przelewania się przez górę. A tu są te właśnie już... Przez tą górę się w razie W to się przelewa woda. Ale wtedy też już są otwarte te kanały, które są niżej. To właśnie one są. W sumie te kanały, te zawory, my je zobaczymy tylko przez moment. Z drugiej strony. Państwu pokażę, jak to wygląda. Zaraz przejdziemy na inne miejsce. A tak to właśnie o wygląda. Czyli mamy co? Miejscowość Lubachów, bo to jest już Lubachów. Tutaj. Jeszcze Zagórze czy Lubachów? To jest Zagórze Śląskie. Nadal Zagórze Śląskie jednak. No i teraz idziemy na koronę i zobaczymy tutaj trochę z przodu. Jeszcze raz takie krótkie ujęcie. Tutaj mamy trochę z czoła. Minimalnie, dokładnie z boku. Tutaj na przybliżeniu to Państwu pokażę,
te zawory, które są tak zwanymi zawarami awaryjnymi, one tutaj na górze mają swoje urządzenia, którymi się otwiera. To jest wszystko ręczne, bo nie widziałem tutaj jeszcze, to się odpowiednio wsadza takie nasadowe klucze i to się po prostu mechanicznie otwiera. Konstrukcja taka jak była w 1914, urządzenia z 1914 roku, a więc tu się nic nie zmienia. Prostota konstrukcji i całości urządzeń jest bardzo prosta. Tutaj tak to wygląda. Ja tutaj trochę przejadę, żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda dalej. O, właśnie tutaj już się zaczyna kolejna odnoga. Tutaj widzimy tą zaporę z bliska. No, według takich moich orientacyjnych ocen jeszcze 2-3 metry powinny być. Ale jest bardzo sucho. I dlatego ta woda jest no, taka, jaka jest. Na takim poziomie. Ale dla uprawnienia sportów wodnych, dla widoków, można traktować to jako napełniony zbiornik. Jeszcze raz tutaj coś przybliżę. Tutaj jest oczywiście taki taras widokowy. I tutaj też pójdziemy i zobaczymy. Ujęcie, tym razem z korony zapory. Tutaj mamy widok z, powiedzmy, już tutaj na tą rzekę Bystrzycy, która po prostu płynie dalej po zaporze, po przekroczeniu zapory. Tu mamy widok i teraz popatrzmy tutaj na całą panoramę. Tu jest ten trakt widokowy. Tutaj, o, proszę bardzo. Panorama widokowa. I teraz zobaczymy tu co my tu widzimy. Proszę bardzo, tu mieliśmy tutaj, o proszę bardzo, tam mamy dalej tą fregatę. Jest widoczna? Jest widoczna. Tu mieliśmy to urządzenie. Tutaj się nakłada klucz nasadowy i problem z głowy. Tutaj jeszcze Państwu raz pokażę jedną odnogę. Tutaj ten taras, Państwu trochę przybliżę, z którego żeśmy robili poprzednie filmy. Tutaj cały brzeg i kolejne odnogi. O, teraz tam słońce wyszło, to ładnie widać. O, tu barierka jest. Słońce trochę wychodzi za chmur, jeszcze lepszy widok. Tu mamy następną odnogę, taką zatoczkę. O, i tak to w sumie wygląda tu. Ale już, o, to na tyle kończymy. Tak to wszystko wygląda. O, zostawię tutaj ten ogólny widok, jak to wygląda. Bardzo ładnie teraz, jak słońce tutaj przypala. Tu widzimy brzegi. No to chyba było wszystko na czas tego filmu. Dziękuję. Na razie. Do następnego razu.